redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. Czyli Radio Belfer. Witamy serdecznie, a w tym odcinku będziemy mówili o 10 tysiącach w magazynie. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Ponad 10 tysiącach w magazynie. Pół sasina. W krótkich obliczeniach. W magazynach NASK-u, czyli takiego instytutu badawczego, który odpowiada między innymi za wszystkie przelot internetu w kraju naszym pięknym, ponoć wylądowało ponad 10 tysięcy laptopów dla uczniów. Jak to jest możliwe, drugi kolego, nauczycielu informatyki przede wszystkim, że rodzic nie odebrał laptopa. Już ci mówię. No właśnie. Temat jest bardzo prosty. Wygląda to w ten sposób, że rok wcześniej był program dotyczący laptopów czy też komputerów dla rodzin PGR-owskich. Gdzie rodziny PGR-owskie dostawały laptopy, dokładnie, nie wiem, czy to były stacjonarne, też można było dostać, i dostawały po prostu te wszystkie rodziny, które gdzieś tam pochodziły z PGR-ów. No właśnie, bo to jest wyrównywanie szans. Szans. To też był program, to też był program rządowy. W związku z powyższym rodzice odbierali komputery, a ponieważ nie wiedzieli, że za rok będzie taki wspaniały program, że każdy uczeń czwartej klasy podstawowej... Tak, no nie, na to przypadek, to przypadek. że każdy uczeń klasy czwartej dostanie laptopa, w związku z powyższym rzucili się na laptopy dla rodzin PGR-owskich, poodbierali te laptopy. No i w momencie, jak się okazało, że w naszym kraju miodem płynącym, mlekiem, Wisła wszystkim. I tak dalej, w ogóle miód na moje serce. Już tak. Będą rozdawać laptopy czwartoklasistom, no to się zrobił problem. I ja czytałem właśnie w serwisach informacyjnych, w których była taka informacja, że właśnie rozporządzenie, które dawało tym czwartoklasistom, i wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim, że ja mam synów, zresztą znasz dobrze, jeden chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej, a drugi do piątej. I wyobraź sobie... Było się starać. No właśnie, i jakbym miał największego pecha, bo ja nie dostałem, znaczy nie ja w sensie, ale chociaż dziecko. O to chodzi, dziecko moje nie dostało laptopa. No ale dobra, nieważne. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że ja też czytałem, że rodzice po prostu nie zgłosili się po odbiór tych laptopów, tak. Nawet z ośrodków miejskich, bo stwierdzili, że już dzieci dawno mają lepszego laptopa. Bądźmy szczerzy. Dawanie laptopa, na którym jest system operacyjny, bo jest system operacyjny, ale nie ma żadnego innego oprogramowania. Nauczyciele są nieprzygotowani, nie mogą zarządzać. Nie ma pomysłu w ogóle na to. Nie, bo inaczej. Chwila na poważnie. Cały czas gdzieś tam, jak było mówione o tym programie, podniecałem się i cieszyłem się, że będzie koordynator cyfrowy w szkole, bo coś takiego miało być. Takie hasło miało się być pojawiło. Stanowisko, że będzie koordynator. Biedny nauczyciel informatyki nie będzie miał dołożonych obowiązków za pensję minimalną. Ale nieistotne. Nauczyciel nie będzie tego robił, będzie koordynator do spraw cyfrowych, który będzie dbał o to, żeby ta szkoła się rozwijała cyfrowo. W końcu wszyscy czwartoklasiści będą mieli cyfrowe podręczniki, będą mieli oprogramowanie, będą mieli laptopy, które zawsze będą naładowane, bo przecież... No tak, w szkole będą... Dwa gniazdka nam w zupełności wystarczą, żeby naładować 35 laptopów. Na luzie. Także wiesz, nie przesadzaj. Nie wszystko naraz. Dobra. Są sale, gdzie są trzy gniazdka, nie przesadzaj, naprawdę. Nie, u nas jest sala fizyczna. I tam są po cztery gniazdka na każdą ławkę. No tak, bo tam, wiesz, laboratorium chcieli zrobić. Tak, to, tylko że są odcięte, bo były stare bezpieczniki. To tak jak kiedyś u mnie były te palniki gazowe, ale gazu nie było do szkoły poprowadzone, więc... Dobra, ale inaczej, wracamy do laptopów. No i dali po prostu sprzęt, system operacyjny i nic poza tym. Jako koordynator cyfrowy, nauczyciel informatyki, ktokolwiek inny, ponieważ nie jestem rodzicem, nie mogę administrować tym sprzętem. Czyli uczniowie dostali sprzęt. Ja... mogę jako nauczyciel prosić rodziców, uczniów o to, żeby ten sprzęt przynieśli, a uczeń mówi nie. No. Osobiście miałem taką sytuację, że mi dziewczynka powiedziała, że ona nie przyniesie laptopa, ponieważ tata wystawia na nim fakturę. I tutaj pozdrawiam byłego pana ministra, z którym na ten temat rozmawiałem. Tak, nawet mi się udało, że tak powiem, na jednym z portali społecznościowych na ten temat rozmawiać. Zresztą nie byłem sam, ponieważ tam Lewiatan jeszcze bardzo mocno działał, Konfederacja Lewiatan działała bardzo mocno w tych laptopach i to w ramach tej dyskusji to było. I pan powiedział, że nie, że to nieprawda, że to jakieś patologia, pojedynczy przypadek i w ogóle. I potem faktycznie, muszę powiedzieć, pochwalić, zareagował, bo ktoś wrzucił zdjęcie, że taki laptop jest wystawiony w Lombardzie z tym logo, tak? I pan zareagował, wziął to zdjęcie, dowiedział się, gdzie było zrobione, wysłał tam policję i tak dalej. I rodzic, bo rodzicowi, uwaga, nie wolno. Czekaj, teraz mam guzik.
Tak, brawo, brawo, brawo. Bo rodzicowi nie wolno sprzedawać tego sprzętu. Co prawda pojawiła się patologia, na Allegro można kupić za około 200 zł ramkę i jest samodzielna wymiana. Jak wymienić orzełka? No dobra, no ale no. Wiesz, plan jest... W każdym razie, wracając. Tak, wracając. 10 tysięcy laptopów wylądowało w magazynach NASK-u. No właśnie. Czy też ministerstwa, nie wiem, czy to był NASK, czy ministerstwo, nieistotne. NASK. 10 tysięcy laptopów wylądowało, ponieważ to są najprawdopodobniej te laptopy, których rodzice nie odebrali. Tak, tak. A rozporządzenie nie przewidywało żadnej sytuacji, w której można coś z nimi legalnie zrobić. Tak. I teraz... ponieważ zdawali je dyrektorzy, bo zostały u nich, bo to szkoły wydawały te laptopy, więc dyrektor, widząc, że mu zostało, nie wiem, strzelam, 15 laptopów, wykonywał telefon do NASK-u, pytając się, czy on może zostawić... do organu prowadzącego i organ prowadzący odsyłał. Może, nie? Dalej nie no. było. Czy on może zostawić, bo na przykład brakuje mu dobrych komputerów w jego sali informatycznej i dobrze było podmienić. Ale ponieważ rozporządzenie nie przewidziało w ogóle żadnej takiej sytuacji... To trzeba odesłać. Trzeba odesłać. I teraz NASK ma problem, bo musi magazynować około 10 tysięcy laptopów nieużywanych, a wiemy dobrze, że nieużywany sprzęt magazynowany bardzo szybko się pewnie niszczy i bateria, wydajność baterii i tak to dalej. Znaczy, bądźmy też szczerzy, że ten laptop nie ma parametrów gdzieś high-endowych, które pozwolą mu za 5 lat być tak samo dobrym laptopem jak dzisiaj, bo są takie laptopy. Mhm. Sami dobrze o tym wiemy, bo czasami na takich pracujemy. Mhm. Jest to, powiedzmy, standardowy komputer do zastosowań takich w zupełności wystarczających edukacyjnie, bo no. można by to ograć. Wykorzystałbyś w sali informatycznej u siebie na lekcji? Palcem w górze gdzieś, od właśnie. Razu no krzyczę, od razu krzyczę, ja chcę. Więc... Zresztą, powiem ci tak, no. W mediach społecznościowych u siebie wrzuciłem to, link do tego artykułu z takim hashtagiem żal.pl, no bo to żal.pl, bo sprzęt leży i się marnuje, to od razu się pojawiły pomysły na zagospodarowanie laptopów. Niestety my jesteśmy za mali, pani minister nie czyta moich komentarzy, ani twoich, może twoje może czytam. Nie, moich też nie czytam. Też nie czytam. Nie. W każdym razie pozdrawiamy serdecznie wszystkich nieczytających ministrów. No. W każdym razie bardzo szybko pojawił się pomysł, że tu do biblioteki, tam na zajęcia, a tam może jeszcze na coś innego. I na poważnie powiem to tak, najprostszym chyba pomysłem byłoby to, NASK ma miliony różnych programów i też bierze udział w różnych takich kampaniach społecznych, cudach, niewidach. Zresztą cała sieć OSE Hero, tak, to też jest NASK. No to przecież jedno z drugim ożenić by było bardzo łatwo. 10 tysięcy laptopów po 25 na szkołę, setka to są 4 szkoły, 1000 to jest 40 szkół. To jest 400 szkół z pięknymi, mobilnymi pracowniami komputerowymi za darmo. No. Wiesz co, może ktoś posłucha twojego pomysłu, czy też tych pomysłów, które się pojawiły w komentarzach i wymyśli, bo to jest kwestia tylko jednego, jakby rozumiem, dokumentu, tak. który przejdzie gdzieś tam w Sejmie i pykną dopis znaczy nawet tam... chyba nie wiem, czy musi przechodzić przez Sejm, bo jeżeli to było rozporządzeniem, to przecież można by to rozporządzeniem dalej pociągnąć. Więc polecamy, żebyście pociągnęli dalej wszyscy ci, którzy słuchają i będą słuchali, bo naprawdę szkoły potrzebują te laptopy, które tam naprawdę marnują się i dobrze by było, żeby wiedziały, że taka opcja do wzięcia jest. Więc życzymy wszystkim mocy i siły do tego, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem 10 tysięcy składowanych w magazynie laptopów. Żeby się ich pozbyć, ale nie na Allegro. No nie, na Allegro nie. Czy program będzie kontynuowany? To znaczy nasz? Nie, nasz. Program dla Duberta świetnie się zapowiada na kontynuację, moim zdaniem, ale czy program laptop dla ucznia będzie kontynuowany? Nie, z tego, co jest w planach, oczywiście program laptop dla ucznia, bo pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, były wybory. No tak. Laptop dla ucznia jest B. Znaczy, szczerze i uczciwie, jest B. No jest. Wydane mnóstwo pieniędzy, które można było wydać lepiej. Zresztą nie po raz pierwszy. Tam bo jeszcze mamy dochodzenie, laboratoria przyszłości. Dochodzenie jakieś jeszcze jest. Nie, to się nazywa chyba audyt. Nie. Już wiem, że są jakieś tam... Wyczytałem, że jakieś tam doszukali się nieścisłości prawnych i będzie tam wchodziło organy ścigania. Będą wchodziły. Drodzy Państwo, więc jeżeli temat Was interesuje, to obserwujcie pewnie Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji. Da znać, jak tylko dopiszę tam jakieś 2-3 linijki tego rozporządzenia i wtedy rzucajcie się na te granty. Być może będziecie mieli szansę Bierzcie. Na... Bierzcie, bo one leżą, się marnują i Wasze szkoły tego potrzebują. Być może uczniowie mniej niż Wasze szkoły, więc marzymy o cyfrowej, nowoczesnej edukacji. A tam 10 tysięcy laptopów na półkach magazynowych. 29 milionów z haczykiem. To drobniaki. Półsasina. Damy radę. Dziękuję bardzo. Z tej strony redaktor Danieluk.
Redaktor Łosiński. Tak. Możemy mówić sobie redaktor Dawid? Nie, no. Panie redaktorze. Panie redaktorze. Jak pan może, panie redaktorze. Ja właśnie nie wiem, jak to jest w dziennikarstwie. Czy ja mówię o sobie redaktor Łosiński? Chyba tak się mówi, nie? My się krzyżujemy bez sensu, nie? Nie wiem. Wiem, że zawsze żeśmy mówili tak, odwrotnie, że jeden drugiego przedstawiał, a ty nalegasz na redaktora. To teraz ja wam powiem tak. Ten siwy głos to jest Danieluk, a ten młody, przystojny, żółty głos, który słyszycie w swoich słuchawkach, to jest Łosiński. Gdybyście nie umieli przy... Wizualizuję żółty głos. Siwy głos sobie zwizualizujcie, naprawdę. Tak brzmi właśnie siwy głos. Daj próbkę. Hał, hał. Nie, tam daj spokój, jakąś ładniejszą. Nie. To musisz szybciej robić. Aha, szybciej, dobrze, okej. Dobra. Czy my teraz mamy gościa specjalnego? To jest ten moment? Tak, możemy sobie wziąć gościa specjalnego, chyba że chcesz odpowiedzieć na parę pytań. Bo mamy tutaj sprzeczność. Nie wiemy, co chcemy. To zostawiam tobie teraz, redaktorze. Znaczy, pomysł jest taki, że chcemy zapraszać gościa. Tak. Specjalnego. No. Może to być Leonardo da Vinci. Tak, może to być Sokrates. Może to być Konopnicka. No nie wiem, czy Konopnicka tam jest w zestawie, ale... A czy Kiri Skłodowska była kobietą? To zależy, kogo zapytasz. Sztura, to Sztur myśli, że tak. Tak, ale... tych, którzy pamiętają, pozdrawiamy. Tych, którzy, właśnie, więc ja daję ci teraz możliwość zarządzania, co chcesz teraz zrobić, bo ja wiem, że masz coś na telefonie. Zrobimy w ten sposób. Tak. Przed nami będzie jeszcze temat sztucznej inteligencji na pewno. A, na pewno tak. Będziemy sobie opowiadać o tym, co to jest, jak to zjeść i jak stać się specjalistą w dziedzinie sztucznej inteligencji. Bardzo łatwo, jak widać w edukacji. Tak, a ja bym chciał przeprowadzić z tobą wywiad. Niech to będzie wywiad autorski, odcinek pierwszy. Stwierdziłem, że skoro, że tak powiem, będziemy mieli, mamy nową ministrę, tak, to bardzo mocno bym chciał poznać twoje zdanie. Zresztą też będę ci pomagał przy odpowiedziach, bo wiem, że czasami potrzebujesz takich krótkich podpowiedzi. I chciałbym, żebyś odpowiadał tak lub nie, zgadzam się lub nie, z tym, co twierdzi nasz były, na szczęście, minister. Uwaga, zaczynamy. Pytanie pierwsze. Pierwszym podstawowym celem i funkcjonowania rodziny, i funkcją rodziny jest funkcja prokreacyjna. No to jest, zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą. Dziki to wiedzą w tych zaroślach, prawda, i w tej kukurydze, a my nie wiemy. My zatraciliśmy w ogóle instynkt samozachowawczy jako gatunek. No i dlatego sztuczna inteligencja nas zniszczy. Nie, to teraz powiem to tak. Po pierwsze, czy jesteś z miasta, czy ze wsi? Ale aktualnie, czy wcześniej? Aktualnie. Oczywiście, że ze wsi. Zniszczą cię dziki? Wiesz co, u nas tutaj na wsi istnieje takie prawdopodobieństwo, niszczą nam śmietniki te nasze dziki. Dobrze, to teraz pytanie. Zgadzasz się z ministrem, czy nie? Małżeństwo, funkcja prokreacji, rodzina. Tak czy nie? Podstawowa. Podstawowa funkcja? Podstawowa. Tak. Masz już kartę dużej rodziny? Co? Mam. Tak? Dobra. No to bardzo mnie cieszy. Dobra, ale nie tylko to. Ktoś powiedział, że kobiety nie mogą sobie dawać w rurę, bo długo, że tak powiem, dzieci nie rodzą. Zobaczmy, co mamy dalej. Nie jestem żadnym mizoginem, nawet do niedawna nie wiedziałem, co to znaczy. Są dwie osoby, do których odczuwam bojaźń i o których respekt zabiegam w sposób szczególny. Obie są kobietami, Matka Boża i moja żona. Czy ja mogę być mizoginem? Nie wiem. Przestańcie państwo kłamać. To jak? Znaczy, to jest nie do końca poważna część tej audycji. Boisz się żony? O, ty się nie boisz? No co ty? Ja się boję. Ja się mojej bardzo boję. A ty się swojej nie boisz? A ja się swojej boję, ale no twojej właśnie. Nie. No to dlatego ustalmy, że się boimy. Dobra. No. Czy pan minister jest mizoginem? Nie, albo inaczej, czy my jesteśmy mizoginami? Nie. My się nie boimy kobiet, mimo że boimy szanujemy swoich żon. Szanujemy kobiety. Wszystkie kobiety. Płeć równa. Tak jest. Dlatego mamy teraz ministrę. Tak, mamy ministrę. Mhm. Okej, okay. Jedźmy dalej. Tylko kobieta jest w stanie nosić w łonie dziecko, tylko kobieta jest w stanie to dziecko wyżywić w okresie prenatalnym, tylko kobieta jest w stanie to dziecko urodzić. Co zrobić, żeby uderzyć w rodzinę? Uderzyć w kobietę. Powiedz jej, nie musisz tego robić. Jesteś taka sama jak chłop. Idź i pracuj. Jeździ na traktorze, na kombajnie, ucz się, rób karierę. Kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. No jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? Mamy tutaj parę bardzo poważnych tematów. Po pierwsze, matematyka. Ile dzieci można urodzić po 30?
tyle, ile się da, jak ktoś chce. No nie wiem, no co jakiś czas. Co jakiś czas, co 9 miesięcy na plus, przykład, plus 2 tygodnie do miesiąca, no. Dobra, ale inaczej, na poważnie. No tak. Równouprawnienie kobiet. Kobiety bardzo dużo znaczyły. Był protest, tak z wykrzyknikiem. Bardzo mocno dziewczyny pokazały, że potrafią. Bardzo mocno pokazały na wyborach, że potrafią. Pan minister mówi, że jako mężczyźni jesteśmy do niczego, ponieważ... Były na szczęście. Mówi, że jesteśmy do niczego, ponieważ my nie mamy macicy. I nie jesteśmy w stanie urodzić dziecka. A kobieta nie może być facetem. I jakby nie powinna robić też kariery i się nie uczyć, rozumiem, tak? Żeby rodzić dzieci, z tego zrozumiałem. Dokładnie. No i co, czego oczekujesz? No twojej odpowiedzi, żebyś to skomentował. Ja myślę, że tu nie ma co komentować. Jakby absolutnie równowaga? Parytety? Równowaga? Inaczej, nauczyciele to głównie kobiety. No okej, no akurat taki zawód sobie też jakby mamy zawód, więc on jest zdecydowanie sfeminizowany i mi to absolutnie nie przeszkadza, bo uważam, że ten pierwiastek feministyczny jest bardzo potrzebny w edukacji, aczkolwiek wiem dobrze, że dla bezpieczeństwa i zdrowia pokojów nauczycielskich im więcej facetów też tam dobrze robi, że tak powiem, ale znamy takich, pozdrawiamy, to jest zdecydowane duże wyzwanie. Tak, równouprawnienie kobiety górą, absolutnie. Szanujmy jej, kochajmy. To takie tyle tego, to długo to trwa. To się z tego zrobi. Ja teraz mówię bardzo dużo kulturalną rozmowę. Margo. Nie chciałbym kobiecie przerywać, bo kobiety w Polsce rzeczywiście są szanowane i nie chciałbym pani przerywać. Bardzo proszę udostępnić mi i umożliwić wypowiedzenie się na ten temat, na który zadał pytanie pan redaktor. Wyobraźcie sobie państwo rodzinę. To tylko chciałem ci puścić. A lubisz, jak ci się przerywa? Nie, właśnie to chciałem powiedzieć, że czasami mam problem, żeby złapać kropkę w twoim zdaniu. A, myślę, że lubisz, jak ci się przerywa. Dobra. Powiem w ten sposób. Nie będę cię już męczył byłym panem ministrem. No, co, on już odszedł w niepamięć w mojej pamięci. Nie, ja czekam jeszcze na powrót? Czekam jeszcze na jedną okazję, bo mam nadzieję, że to będzie jak w Lidze Mistrzów. Za trzecim razem dzban przejdzie na własność. No zrobił powiedzmy dużo w edukacji. Tak, nie do końca tak. Dobrego. Kto pamięta, ten sobie... Jak nie pamiętacie, to wygooglajcie. A jak nie pamiętacie, to może warto niech nie tak zostanie, słuchajcie. Także ja myślę, że teraz będzie lepiej i trzymamy kciuki za to, żeby było lepiej wokół edukacji. Za mądrzejszych ministrów, którzy i ministry, którzy chcą słuchać i rozmawiać i z szanować... Z rodzicami, z uczniami, tak, bo i z nauczycielami. W edukacji o szacunek moim zdaniem przede wszystkim chodzi, a ta poprzednia reprezentacja bardzo kiepsko i wychodził szacunek, nie? No jakoś im wychodził, ale czasami bokiem. No. Dobra. Pozdrawiam serdecznie, redaktor Łasiński. Redaktor Danieluk. Ten siwy. Dobra, trzymajcie się, cześć. Pa. To było mistrzostwo świata z tym czarnkiem. No.